środa, Hala w Tychach. Zapraszamy na Super Puchar. Bartłomiej Nawrat, człowiek, który ma w swojej personalnej gablocie najwięcej trofeów spośród wszystkich futsalowców nad Wisłą. Na tobie, Bartek, jeszcze robi wrażenie takie spotkanie jak to, które nadchodzi w środę z Piastem? Na pewno tak, z racji tego, że możemy sobie to szczerze powiedzieć, no w moim wieku to może być jedno z ostatnich trofeów do zdobycia w roli, powiedzmy, zawodnika czynnego. Także no fajnie by było je zdobyć, fajnie było znowu je podnieść do góry, aczkolwiek wiemy, że Piast jest bardzo silnym przeciwnikiem. No i środowy mecz to zweryfikuje, kto zdobędzie. Z tych wszystkich meczów o Superpuchach, w których miałeś okoliczność wystąpić, który najbardziej zapadł w pamięć? Chyba ten z tamtego roku, gdzie graliśmy z Lubawą. No było takie huśtawka nastroju, bo przegrywaliśmy, wygrywaliśmy, potem w dogrywce znowu remis, tu karne, był taka trochę dramaturgia do końca. Był taki najciekawszy ze wszystkich, które do tej pory rozegrałem. Myślę, że ten w tamtym roku był takim, no może nieszczególnym, ale taki zapadnie w pamięć do samego końca. Ten tyski finał z Piastem Gliwice może być jeszcze bardziej emocjonalny? Myślę, że jest fajnie zorganizowany, ponieważ przed nami grają dziewczyny, potem gramy my z Piastem, także myślę, że fajna inicjatywa. Mam nadzieję, że przyjdzie trochę kibiców na to i mam nadzieję, że na boisku również będzie dużo emocji, będzie walka, mam nadzieję, od samego początku do samego końca. No i mam nadzieję, że uda się kolejny raz podnieść ten puchar do góry. Aniu, to jest coś nowego, co się zbliża w historii futsalu kobiecego. W środę gracie Super Puchar. Jakie są twoje odczucia na temat tych, no może nawet nie rozgrywek, ale tych zawodów? No to prawda, jest to w sumie taka nowa rozgrywka w tym świecie futsalowym u kobiet i myślę, że zapoczątkujemy tą dobrą pasę i pokażemy się z jak najlepszej strony. Czy te przygotowania różnią się do tego, co było w tamtym sezonie, do sezonu ligowego i pucharu? Jest taki inny trochę klimat tych przygotowań? No trochę inny jest ten klimat, ponieważ no, nie mamy tak dużo czasu jak w poprzednim sezonie, więc musimy te przygotowania trochę przyspieszyć, no i mam nadzieję, że one zaowocują pozytywnym wynikiem. Czyli czujesz, że po tych dwóch pucharach podniesionych w tamtym roku ten przedłużony sezon tak naprawdę poprzedni zwieńczycie i otworzycie nowy kolejnym pucharem? Mam nadzieję, że będziemy kontynuować tą dobrą pasę i ten super puchar podniesiemy i to będzie taki, że tak powiem, hat-trick, więc oby tak było. Ile razy, Krzysiu, miałeś okazję, okoliczność być w kadrze meczowej rekordzistów na mecze o Super Puchar? No z tego, co pamiętam, to dwa razy, teraz będzie trzeci raz i mam nadzieję, że czwarty raz. Dwa razy się udało wygrać i raz przegraliśmy z Pniewami, i teraz będzie czwarty raz i mam nadzieję, że podtrzymamy statystykę i serię trzech zwycięstw z rzędu i uda nam się świętować. No to jak pamiętasz ten będziński mecz, tą konfrontację z Konstraktem sprzed roku? No na pewno duży rollercoaster emocjonalny, bo wygrywając 5-2 doprowadziliśmy do stanu 5-5, ale mimo wszystko fajne rozpoczęcie sezonu, które tak samo się poniekąd zwieńczyło, bo też mieliśmy dobry moment, słaby moment, a na koniec finalnie wygraliśmy. Także to była super zapowiedź tego, co się działo w sezonie. No i mam nadzieję, że ten początek będzie taki sam i przebieg dalszych meczy w sezonie będzie również dobry. A czego spodziewasz się właśnie po tym środowym meczu z Piastem? No przede wszystkim, wiadomo, z mojej perspektywy chciałbym, żebyśmy wygrali, bo to jest fajny puchar i w każdym meczu gramy o zwycięstwo, ale na pewno spodziewamy się bardzo, bardzo ciężkiego meczu, ale jesteśmy na to gotowi, bo trenowaliśmy ciężko i mamy na takich zawodników, na takiej jakości, że nieważne co nas spotka, to sobie z tym poradzimy. Jeżeli wygramy, będziemy się bardzo cieszyć, ale trener nam już zakreślił i pokazał plan na to spotkanie mniej więcej. Także robimy swoje i mam nadzieję, że zrobimy wszystko i podniesiemy ten puchar. Maja, to będzie wyjątkowy dla ciebie dzień w środę, bo nie tylko mecz o puchar, ale też mecz przeciwko twojej byłej drużynie. Jak się z tym czujesz? No, lekki stresik na pewno jest ze względu na wagę tego meczu, ale myślę, że to, że gramy przeciwko mojej byłej drużynie, działa trochę na moją korzyść, bo
bardzo dobrze znam dziewczyny, wiem w jaki sposób grają, więc myślę, że to pomoże mi w przygotowaniu do tego meczu i znam też trochę ich takie triki, które wykonują na boisku, więc myślę, że mam nadzieję, mi to pomoże i się dobrze zaprezentuję. Czyli już coś tam sprzedane zostało trenerowi i dziewczynom, podejrzewam, ale jak ty się czujesz właśnie w tych nowych barwach już po tych kilku treningach, które odbyłaś? Wdrażam się, no na pewno jest tutaj zupełnie inny styl gry, zupełnie inne założenia, także dużo nowych rzeczy. Na pewno potrzebuję jeszcze trochę czasu, ale myślę, że na pewno nadrobię zaangażowaniem na boisku i ambicją i mam nadzieję, że wynik będzie dobry i super bucher będzie nasz.